Cześć, witajcie. Z tej strony Artur. Wjeżdżam tu akurat do klienta na skład opał. Akurat kazał mi podjechać. Wjeżdżę do niego ładowarkę Frezinka. Jestem w miejscowości Węgrodów. Tutaj koło trasy 8 Kąszczonowa, a Rawa Mazowiecka. O, to ładowareczka, wiadomo co będzie tu robić. O kurde. Dobry. Dobry! Dobrze trafiłem? Dobrze, idealnie. Tak, kurde, bym przejechał, tak wolno jechałem, ale tego, nie? Możemy tak rozładowywać, tak? Nie będziemy przeszkadzać? Może tak być, tak? Nie przeszkadza. Dobra. No, już działamy. Tak, żeby było dużo, nie? No, no, nie ma problemu. O, tak, tak. I dojechaliśmy. Już wiadomo, do czego ona tu będzie. No generalnie tutaj, nie? Takie tutaj, tak? Do, to. Będzie walczyć, bo no, mózg już trochę tak słabo, widłowy. No, ale trzeba jakiś tam ten... Ale to masz jakieś tam takiego... A to nie, to tak akurat usługę. Aha, usługa. Aha. Zdawamy na jazdy i tak dalej. No, no. To tak wszystko mamy teraz zebrane na raz. No to waga, to właśnie ładowarka się udała. No, no, a to wszystko zjechało, kurde. O, proszę. Ach, tak, miałem zrobić wcześniej, ale mi się nie chciało wstać rano. Wiemy sami, jak to nie, nie, no nie chciało mi się po tej niedzieli, kurde, akurat tak jak nigdy. Wcześniej przedstawiciel właśnie mówił, że tak koło 11, 12. No, no, ale a dobra, bo jeszcze miałem do klienta, byłem się z tym zamiatarką u klienta, byłem wcześniej, Kołowicza i... A no. I tutaj teraz, nie? I później jadę tam w kierunku Krakowa jeszcze. O, z traktorem. Droga zaplanowana na cały. Tak, no. Teraz nowy sprzęt będzie, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Wygoda będzie. Dobry. Remski. Witam, witam. A to nie wiem, to tak mam tu jeszcze jeden. Co będzie działać tutaj, nie? Na placu. No a teraz to. Trochę ruchu jest, nie będzie. Jest, bo jesteśmy w tym KDW, to. Aha. No panie, nie mogą sobie dać radzić. Mamy zetory, bo mieliśmy zetorami, no. Nie? No. I wózki, no ale to lepiej ty. No wiadomo, to ma co podjedzie. Teraz to będzie taki... Szybciej musi być ładowany, żeby klient zadowolony. Tak, raz i poszedł, nie, to no, elegancko. Do góry podniesie. To no. Klient nie może czekać. Nie. Ale ja czego będzie na Jak nie ma węgla? Węgla jest od cholery. Wszystko jest dla klientów, już do wydania. No ale ja wiem, bo ja dzisiaj zapisałem tam u siebie takie właśnie w taki sposób, ale na razie cisza, nie mieli w sprawie się... Tak. Wcześniejszy miesiąc zrobili promocję i ten węgiel nie schodzi na bieżąco, tylko kompanii nie nadarzają, bo kompanii nie przemyślały, dadzą w promocji węgiel, no. Ale nie pomyślały o tym, że jak ładowały 20 samochodów, nadal będą ładować 20. A będzie teraz więcej. A klienci kupowali maksymalnie. No aha. Wychodzi, że nawet, bo ogólnie sklep musi 30 dni wydać. No. Jako MKDW. Ale teraz trochę tak jest przekroczone. No ale trochę tańszy, w tamtym roku był droższy, nie? Kurwa, to nie wiem, co to się porobiło, tak to nie ma kontroli na tym nikt coś. No teraz właśnie zrobili tak, że wyrzucili tych wszystkich dealerów. Mhm. Ale macie ten węgiel, ten no Kazachstan, czy jaki tam? Nie możemy, jakby te właśnie wszystkie składy KDW nie wolno nam importowanego w ogóle. A nie wolno? No i to jest cały czas z monitoringiem, 24 na dobę, żeby nie mieszać. Aha. Człowiek zaczął mieszać węgiel. A jest jednak ten nasz jest lepszy, ja palę też właśnie akurat węglem. Jak to mówią, to kupowałem tamtym roku, nie ten Kazachstan, nie? No pali się pali ładnie, nie? Ale to tak, rzuciłeś i nie było już, nie? Wypalał się ładnie, nie? A, wypalał się, ale ciepła nie było. Ale ciepła, no mała okaleczność jest, nie? No. Ale tańszy był, ale... No ale to i tak był trochę. Teraz ludzie przyjadą, ogólnie to mówią, że wszędzie na spadach to jest około 1800, fajnie było. A teraz ile taki kosztuje? Ten gruby 1370, z drugiej 1650. Ale i tam no coś właśnie takie właśnie jest... To jest cena odgórna, nie? Bo teraz był nowy miesiąc, to nowe ceny poszły, nie? Aha. Czyli po stówce w tym miesiącu doszło do góry. O kurde, to jak mnie kupią, to będę musiał sobie dołożyć. Ale to nie było tak, żeby panu założyć, tylko po prostu pan dane zawiózł, że mają zamówić dopiero, tak? Czy tak, ja dałem, albo na przykład tam u mnie, na przykład się pytałem, właśnie w Szczałkowie to mówili, że ten, że nagle nie mają dostępu do... No tak, bo mamy taki sam dostęp jak klient, bo ludzie przyjeżdżają, myślą, że mają osobną platformę. No. A my nie, tak jak ludzie siadają w domu, tak ten, siadamy o... Teraz jest o 8 i o 15 to no. No i też musimy usiąść. Przy... No siadać. To musi to zrobić, nie? No.
Ale kiedyś nie można, bo kiedyś musiał każdy sam założyć ten konto, nie? To tak, w tamtym roku, nie? Tak, na początku, jak zaraz w maju wyszło, tak, bo profil zaufany, no. Jest profil zaufany, zanim to wszystko przeszło czy coś, a teraz już jest łatwo, tylko dane wpisujemy klienta. Ale dużo, ale bo to były takie te afery na koniec roku, nie? Pokupywali na ileś, na jednego. Słupów, nie? Teraz ludzie niektórzy przyjeżdżają, mówią, no ktoś tam mi coś ułatwił, oni węgla nie dostali. No ale wpisujemy konto, zakładamy i PESEL już jest zajęty, nie? Czy numer telefonu. No i aha. To jest problem, bo klient się od... Aha, tam, nie, bo już ktoś na to... Ktoś już w tamtym roku nabrał na niego węgę. Aha. W tym roku, że ktoś mówi, że coś pojechał, mu zamówił, no. Mówi, po 1600 sprzedał, a zobacz po ile kupił, po 800. Dobra, idę odpinać, pomalutku. No ładnie wygląda teraz, ładny nowy to. Teraz, dokładnie. No. Kurze zrobił, gdzie drugie. No. To tak to wygląda. No i pompy tam mała. To silnik jest czego tu jest? Jaramala? Czy czego to jest? Nie wiem, na koniec. Nie? No, no. Nie, to dobre silniki są. Jaramala. To jest silnik Jaramala. Nie, to... Do sprawdzenia oleju. Ale się sprzeciw telefonem odbiera, nie? Teraz wszyscy, tak. Wszyscy kurde. Najgorzej jeszcze jak do 16 i wszyscy wiedzą, że do 16 ok, ale gorzej jak jest później, nie? No. Jeszcze dzwonią? No, te godziny pracy, to już 18, 20. No, no. No. Wszyscy, nie wiem, za pierwszy sezon, że wszyscy się nie zaczął, ale wszyscy by chcieli już mieć na już, nie? Mhm. Zresztą, z jednej strony się nie dziwią, bo to jest nowość dla ludzi, bo też każde pieniądze wyda, to się boi, że potem nie będzie, nie? No, no. Bo tego oszustu, że... No nie, no, musi być. No dobra, idę po dokumenty od tego. O, kluczyki panu dam. I co, można ładować, nie? Tak jest. A jeszcze raz nam tym modzie, żeby zmienić. Proszę? Na modzie, żeby zmienić na przełącznik na to, jak to się chodziło. Bo jak się widziałem zgasić, to z powrotem jest na tym, nie? Nie, nie, to żeby pan chciał przejść na to, to trzeba wejść w komputer tam. No wiem właśnie. Okej. Okej, okay, no. Nie, nie, albo nie, najpierw to tą krzyżeczkę. No, no. Dobra, i cały czas na dół tymi szczotkami. No, no. Ta się wprawi, to będzie... Nie, to będzie jak wyje, buskim się jeździ, to... No, to tam. Wygoda. O, można brać. A, będziemy ważyć. Zważy maszynę. Zobaczy mi, ile ma błyszczę. Dobra. Ile wchodzi w łyżkę, sprawdź. Aha, dobra. Dobra, tego złożymy. No. Nie załączył ręcznego i zaraz piszczy. No. O, teraz będzie dużo, albo mało. A, to taka zwykła się waga. Zwykła, to druga jest. Tu będzie już 60-tonowa. Aha, taka już. A, i uboki to robią właśnie. No już właśnie. Pod... Elektroniczna, normalnie. Tak, tak, tak. Tak. O, to tak. No tak, bo jakby przywozicie, to nie macie... Wywrotki to nie ma czym zważyć. Wywrotki mamy, samochody. Aha. Tylko, że nie jest się na taki duży, na tych 20 ton tylko chyba. No, 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 no. Ciężka? 4900. 4900? Kurde, ciężkie te ładowarki. Nie, nie ciężkie. Ja tą dużą jak się wjeździe, to kurde jak dwie się załaduje, to ciężko tak się jedzie teraz samochodem jak... będzie miało, nie? No, powinno być. Powinno. Mi się zdaje, że nie. No to w taką łyżkę wchodzi 500-600 kg. Tamto? Tak. Ale to jest płytsze, a tamto jest głębokie. A, głęboka tamta jest. No, ta jest płytsze, ta jest szersza w ogóle, nie? Zaś jak uśmiech zrób, bo kamerują.
zobaczymy. To 500? No, ale to głęboka jest łycha. No. To też inaczej. O, już. Wejdziemy, to będzie miał więcej. Ile ma? 5800. Jest łyżce, nie? No, to 580, no. 580 kg. To prawie tak jak tam. No, to tak wchodzi to samo. No, to tam.